Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Tightlet Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika. Dzisiaj troszkę eksperymentalny Tightlet Tuesday, gdyż mam naklejki na w imieniu, znaczy na miejscu nazwy mojego przeciwnika, której nie będę widział. Więc to też będzie ciekawa opcja. No to tyle, moi drodzy, i za chwilę rozpoczynamy. Dzięki wszystkim serdecznie za powodzenia. Witam również. O, witam cię, Kuba. Cześć, Kuba. Kuba będzie również grał w bilard, w kikongu, w szachy oczywiście. A, przekleństwa. No, słuchajcie, regulaminie czatu nie ma. To ja ten regulamin poprawię. No, wiadomo, że nie przeklinamy. No, u mnie się nie przeklina, słuchajcie. Po co przeklinać, moi drodzy? Po co? Kulturki trochę. Ranking na czacie po rozpoczęciu gry. No nie, ja mam tak to przesłonione, że widać tylko zegar. Cały pasek sobie zasłoniłem na Facebooku, na Instagramie umieściłem zdjęcie, jak to wygląda. Można sobie zajrzeć. Na ekranie również tutaj w OBS-ie zasłoniłem, więc nic nie widać. No, liczę na waszą uczciwość, że też nie będziecie pisać z kim gram. No, także trochę zaufania do was również mam, trochę nawet więcej, więc proszę też nie pisać, z kim tutaj będę akurat toczył boje. Zresztą nie będę tak mocno zwracał uwagi na czat podczas gry, więc no, będzie dobrze. Nie wiem, czy na GM, a nie wiem, z kim będę grał. Słuchajcie, będę próbował grać najlepiej, jak potrafię. Nieważne kto, liczą się tylko szachy. W ogóle fajnie by było, jakby na żywo przeciwnika zakrywali i niebyś nie wiedział, z kim grasz. To by było ciekawe doświadczenie. Znaczy, ja się nie stresuję, jak gram. To nie ma znaczenia dla mnie naprawdę. To nie jest to, co kiedyś, jak byłem tam, powiedzmy, 20-latkiem i się siadało naprzeciwko arcymistrza. To już nie jest to samo. No, chciałbym pobić rekord. No, w tamtym tygodniu było tak blisko. Nawet to nie musi być 8. Chciałbym ten rekord poprawić o symboliczne pół punktu. Jakże to mało, a zarazem jakże dużo. No, 7,5 by trzeba było zrobić. To jest dosyć dużo tak naprawdę. Jakby regularnie tak grać, to byłoby nieźle. Ale jeszcze, słuchajcie, tak zrobimy. Jeszcze ta siła gry, mam nadzieję, wróci, bo jestem strasznie głodny tych szachów, mimo wszystko. Mimo, że mam je codziennie po dziurki w nosie, to przychodzi taki moment, że jestem ich głodny. Chce mi się po prostu w te szachy grać. No najlepiej na żywo. No ale na żywo też będą turnieje. Dobra. Nie no, maski by nie starczyły, jakby grali na żywo, bo tak by się wiadomo by było, z kim się gra. Dobra, moi drodzy, pierwsza runda. Nie wiem, z kim gram, elegancko, nic nie widać, jedziemy. Skoczek F3, no to co, cyk. D4, gramy swoje, troszkę ten pasek mi tak, no szachownicy wprawdzie nie zasłania, ale nieco mnie deprymuje. Dobra, zagramy D5. Okej, no, grajmy swoje. No tak, skoczek, tak. Już takie domki gdzieś tam mi ktoś ustawiał. Dobra, tutaj H5 już mi nic nie zrobi. Pole G4 jest również dla mnie. Goniec na G4, dlaczego by nie? Skoczka, czy skoczka stąd wywalać gońca? Aha, w ten sposób, dobra. W ten sposób tutaj mój przeciwnik chce sobie grać. No to grajmy tak. Myślę, że C5 od razu kopniemy. Kopniemy C5. Okej. I co dalej, mój drogi przeciwniku? Dalej może zbijmy po prostu. No dobra. Chociaż można byłoby tak od razu chyba zagrać. Ten skoczek, co on będzie miał do powiedzenia? Zbijmy skoczka, bo on był bardzo nieprzyjemny. Tu mi bardzo, bardzo przeciwnik chce rozwalić. Chce rozwalić mnie tutaj. No dobra. No nie wiem. Ciężka ja sprawa. Okej. Jednego dziobniemy. On pójdzie pewnie H5. Czasu dużo jeszcze. No, zagra mi H5 na pewno. Właśnie. Może tak. Ciężko stwierdzić. Ciężko stwierdzić. Dobra, wybijmy to na razie na E5. Dobra, wybił hetman. I teraz tak.
Może w taki sposób oto dostanę szacha. Mało przyjemna opcja. Dziękuję za subskrypcję. Serdecznie dziękuję. No pierwsza partia mnie nieco stresuje, jakbym grał z duchem trochę. Szczerze mówiąc, nie wiem, co mam zagrać. Nie jest lekko w tej sytuacji. Nie mam pomysłu, powiem wam szczerze. Kompletnie nie mam pomysłu. Chyba tak muszę w ogóle. Nie, dostanę wtedy szacha. A czas ucieka, a czas ucieka. Tu ewentualnie z jakimś remisem się godzi. Dobra, no gramy tak. Będę próbował się godzić z remisem. O ile przeciwnik będzie chciał ten remis. Chociaż nie, no dobrze. Zamknąłem linię. On mi zbije, ja król H7, on da szacha, ja król H8 i hetman B6, tam będę próbować bronić. Troszkę czasu mi jednak zeszło, niestety. Na to posunięcie, dobra. No, ciekawe doświadczenie, nie widzę w ogóle mojego przeciwnika, nie wiem kim on jest, nie wiem jaki ma ranking, o co tutaj chodzi, a czuję się po prostu jechany. Ja przypuszczam, że to jakieś CM może być, bo w pierwszej rundzie zawsze takiego przeciwnika mniej więcej dostawałem. Ale dobra, to już nieistotne. No przeciwnik się zamyślił, dobra. Szuka mata, no to idziemy tak. W pionach będzie... Jest na razie porówno, aczkolwiek ten leci, to nieważne. Tutaj aktywność raczej jest ważna. Skoczek jak tu nigdzie nie zajdzie. Dobra, teraz tak. I nie będzie remisu, bo ja mam hetman B6 i będę bronił tego punktu, więc dobrze, że z jednej strony nie będzie remisu. Mogę jeszcze tak zagrać. Ewentualnie jak hetman zagra tu, mogę tak, on mi da szachę. Chociaż będzie to nieco ryzykowne. Więc myślę, że teraz zagramy tak, z atakiem na skoczka. Chociaż tak mogłem od razu. Z atakiem na skoczka, dobra, ale mnie bardziej by interesowało, aby tutaj... Szacha, dajmy i hetman H7. O, to wtedy uratuje wszystko, chyba że wieża D2. Wieża D2 będzie możliwe. Jest to wielce prawdopodobne, dokładnie. Dobra, gramy E6, wieża na G8. Coś takiego. Król jest bezpieczny, wieża aktywna. OK. Może F5. Nie jest to zacne posunięcie, bo tutaj się słabość na E6 robi, ale skoczkiem zagram za chwilę, tak. Będę jakoś próbował to bronić. Skoczek, skoczek, skoczek. Za dużo ruchów niestety. Tutaj trzeba wykonać, tu skoczek gdzieś skakuje, może sobie skakiwać, tu będę miał obronę, skoczek D6 tu będzie groziło, wieża F8, wieża F8, no dobra, gram tak, no może mi piona sprzątnąć, ale ten pion chyba mało istotny. Dobra, oj tu nie mogę, a właśnie, właśnie, skoczek C7 tu się broni, czas się wyrównuje powoli. Dobra, tutaj uciekniemy sobie z wszelakich ataków. Tu się broni, tu się broni. Tutaj bronimy. Tu jeszcze taki ruch jest ciekawy, żeby wymienić. Jakbym wymienił to trochę... Oj, podstawił skoczka. A nie podstawił, czekajcie, on to zrobił specjalnie. Skubaniutki. Nie no, muszę wziąć. On weźmie. Okej, i chyba idziemy sobie tutaj z jakąś kontrą. Oj, weźmie tu, będzie bardzo nieprzyjemnie. Oj, będzie nieprzyjemnie. Ok, idziemy tak. Skoczka oddałem, co ja w ogóle zrobiłem. O, Krzysztof, myśl, bo tu jest ciężka sprawa. Idziemy tam. Jakieś szachy są. Więcej chyba szachów nie ma.
O, rety, 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 rety. Idę pionem. Nie wiem, to chyba jest przegrana kompletnie. Ja nie widzę opcji. O, no właśnie. No właśnie. Przegrana. Przegrana, moi drodzy. Nie mam tutaj wyjścia w tej sytuacji. O, Tidlet Tuesday zaczyna się od porażki, niestety. To był jakiś CM prawdopodobnie. Ale dobra. Dobra, to nieistotne. Pierwsza porażka. Jakoś tak. Nie wiem, bez ikry, można powiedzieć. Dobra, troszkę tutaj poczytam waszego czatu. Co tutaj piszecie ciekawego? Jakie najbardziej lubię sporty uprawiać albo oglądać? Z oglądania to tak sporadycznie. Biegać lubię, pływać lubię bardzo. Co będzie na YouTube? Na YouTube live jakiś? Na Twitchu tylko streamuję live. Okej. No dobra, moi drodzy, trudno. Pierwsze koty za płoty. Trochę boli, nie mogę powiedzieć, że nie. No, nie, sprawdzę sobie, słuchajcie, to wszystko, z kim będę grał. Smoku sprawdzę po wszystkim. Nie będę teraz specjalnie się denerwował. Ja przypuszczam, że to był taki zawodnik typu CM, mniej więcej około 2-300 prawdopodobnie. No bo w pierwszych rundach mniej więcej takiego zawodnika dostawałem. No dobra, czekamy. Szkoda, że zacząłem od porażki, powiem szczerze. No jakoś tak w ogóle bez ikry. Ale zauważyłem, że przeciwnicy. Dlaczego nie pokazuje mi całej. A, klasyfikacja jest tutaj. Zauważyłem, że przeciwnicy zaczynają grać bardzo ostro. Słuchajcie, dosyć szalenie. Świadczy o tym na przykład oto posunięcie H4. Teoretycznie nie można tutaj teraz tak zagrać. Teoretycznie. W praktyce oczywiście można. Tutaj pewnie lepszym zagraniem byłoby gońcem. Jakoś tak od razu odruchowo zagrałem, chociaż to nie był też zły ruch, oczywiście. No i tak to się jakoś powoli posypało. No powiem wam szczerze, czuję się dźgnięty swoją bronią troszeczkę, no więc nieco boli. No ale dobra, dobra, musimy odbić, no bo może akurat będzie dobrze po tej pierwszej porażce. Człowiek trochę otrzeźwieje. No i zobaczymy. Magnus przyszedł do barów w Norwegii. Spoko. Gratulacje, Przemek, że miałeś taką okazję. Fajnie, fajnie. No dobra. Coś tutaj się dzieje. Coś tutaj się podziało, słuchajcie. Tu jest taka nowa opcja, nie wiem, widzicie na górze zakładka streaming. Tutaj chyba widzowie możecie sobie przestawiać i zatrzymywać partię w trakcie. Coś w tym stylu. Pierwszy raz testuję to urządzenie. Więc jeszcze za bardzo nie wiem, o co w nim chodzi. Ale się dowiem. Mamy drugą rundę. Okej, okay, no to gramy. Gramy D4. Dobrze, jest druga runda. Mocno, mocno teraz trzeba pograć. No dobra, jest szach, to goniec oczywiście, goniec G2. Robimy sobie roszadę. Skoczek. Okej, no to co? Jakiś może hetman. Zaraz, czy ja coś tu pograłem nie tak? Znaczy, ja mogę to w ogóle wybić. A, zagramy tak. Okej. No dobra, niech będzie F4. I teraz z jakim planem? Z E4, z podważeniem może.
Jeszcze skoczka trzeba wyprowadzić, no więc prawdopodobnie skoczek, ale tu mi pójdzie bicie. No, tutaj pouciekamy sobie. Dziwny ruch z jednej strony. Choć z drugiej strony już widzę, że nie jest aż taki dziwny. No muszę tak zagrać i wybić to hetmanem. Dziwnie gra przeciwnik. Nie jest to na pewno najlepszy zawodnik. Rankingowo oczywiście. No, skoczek D2 z planem E4. Ewentualnie skoczek F3. Jakiegoś mata. Ja chyba muszę się na tych moich przeciwników zacząć rzucać, bo ileż można dostawać dzięki po tym, jak oni się rzucają na mnie. Dobra, skoczek. Dobra, teraz tak. Najpierw ustawmy wieżę. Ustawmy sobie wieżę na przykład tutaj. Zagramy sobie hetmanem, skoczkiem i będę chciał dać mata. Co? Co za beznadziejne posunięcie. Zobaczcie, C5. C5. Wieża się mu przydała. Wszystko blokujemy. Co? Tutaj chce mi dziabnąć. Spryciula. Ale spryciula. No to mamy tak. Mamy tutaj na szczęście posunięcie. A jednak goniec się otworzył. To jednak wyszło całkiem nieźle dla niego. Chociaż teraz tak. Prawdopodobnie jakiś taki ruch typu wieża C2, aby bronić pionka. Druga wieża. Nie no, ja miałem się na niego rzucać tutaj. Dlaczego ja tego nie robię? Widzę taki ruch. Jak zbiję skoczkiem, ja zbijam tu, tu się odsłoni wieża C1 i po figurce, bo tam wieża nie będzie miała osłony. Okej. No i to co teraz? Co tu teraz przeciwniku mam zrobić? Dobra, zagram tak na razie. W ogóle nie wiem po co obronić i pomyśleć co dalej. Tu się jakoś przestawimy, goniec F3. Sporo czasu, pozycja jest zamknięta, więc można sobie trochę pomanewrować. Ja myślę, że aha, tam będzie szedł. No dobra, idziemy tędy. Tylko teraz tak, z tym pionkiem mam problem. Bić to czy nie bić? Jak dają, a tutaj zagra. Ale wtedy ja zbiję wieżą. I co mi zrobisz? A trochę możesz mi zrobić. Zbiję potem tam, ty mi zbijesz. No nie, to nie będzie chyba dobra opcja. Tylko co mi tutaj świtało? W sumie to nie wiem co. Nie wiem, zagram królem. Czas mi umyka. Bo teraz tak, skoczek jest ustawiony bardzo dobrze, tylko kwestia, jak tam się przedzierać do tego ataku. Nie widzę za bardzo opcji. G5 grać? Takie trochę sztucznawe posunięcie. Z drugiej strony, jak on zagra G6, to wtedy może H4, H5 spróbować otworzyć. No nie wiem. Muszę się zastanowić. Znaczy, niech on się zastanawia. On tutaj będzie się przedzierał. Hetman D2 się przyda zawsze do ataku pionka na B4. I prawdopodobnie on wieżą będzie musiał zagrać. Tak jest. To ja teraz, ani nie mogę zająć tutaj. Nie mogę zająć. H3. Na razie taki ruch wyczekujący. Dobra, czyli on tutaj się rzuca. A przynajmniej stara się rzucać. Bijemy to oczywiście, żeby otworzyć. Tutaj pionki rozszczepić. No dobra, no to co? Cyk. Jeśli on zagra E5, a tutaj nie mogę, bo hetman wybije, ale mogę najpierw zbić. Tak uczynimy. Hetman zbił, proszę, proszę. Kwestia teraz, czy ja chcę te hetmany wymienić. Bardzo nie chcę. Zagram tak, skoczek dobrze stoi, ten nie stoi dobrze. Ale się przestawia na lepszą pozycję. Zagrajmy tak na wolną linię. Jak zagra skoczek. No dobra, idziemy drugą wieżą. Bronić tyłów. Idziemy tam. Coś tam wymienimy. Ok. Atakujemy jakiegoś gońca. Czas ucieka. Tak zagram, żeby mi skoczek się nie wpakował. To są strasznie złe ruchy z mojej strony, ale cóż ja mogę innego zagrać? Czy to jest koniec partii? Zaraz, on tu się wpakuje. Czas ucieka, Krzysztof.
Nie wygląda to znowu dobrze. Wracam, aby tu się bronić. Hetmana jakby się udało wymienić. A, no to twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Popionka. I skoczek będzie stał teraz w końcówce, świetnie. Ok, będzie wieżówka, tak? Skoczek, skoczek, 10 sekund. Uciekamy. Tu zostawiam pionę, ale ten poleci. Poleci albo nie poleci. Mało czasu, nie będzie pionki zbierał. Co za dzika pozycja. Mam go. Cyk. Cyk. Dobra, przeciwnik się sam oszukał. Ale ciężka partia. To znaczy, że to jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec. 5 sekund. O kurczaki. Jeszcze mnie tutaj ostro... Co ja w ogóle tutaj ćwiczę? Fu, co za fart. Taki ruch już, aby wyczekać. No dobra. Mamy ledwo, słuchajcie. Ledwo, ledwo, ledwo. No ciężko, ciężko się gra, Krzysztof. W ogóle ten pasek mnie strasznie denerwuje. Dzięki, Radek. Masakra. Kompletnie nie wiadomo, wiecie, no, to może jest jeszcze gorzej, bo wtedy siadasz naprzeciwko gościa i myślisz, że każdy jest tutaj GM-em. Takie wrażenie trochę. No czasu trochę pilnować, to prawda. No jest oczywiście dobrze, punkt to punkt. No wiele jeszcze będzie... O, dziękuję bardzo za subka. O, ostatnio bardzo dużo subskrypcji dajecie. Super, 12 na 15 subów. Pięknie, dzięki. Czyli jakieś tam 15, coś tam jakieś progi się robią. Dzięki serdeczne, bardzo mi miło. A więc wracając do tego, no, mam wrażenie, że cały czas z arcymistrzem. A tak, czasu trzeba pilnować, oczywiście. O, od razu trzecia runda. No i świetnie. Znowu jakiś... Nieznajomy gość. Lecimy. No tak, każda partia podobna. To prawda. No dobra, gramy swoje, to co najbardziej. Postaram się grać trochę szybciej, trochę tak, kurczę, zmaksymalizować to myślenie, tylko to jest trudne, oczywiście. Gramy w szachy, kurczę, felek. Nie ma co się tutaj cyrtolić. Bijemy co trzeba, wyprowadzamy co trzeba. A i poza spoko można grać. Nieco symetryczna. No, koń E5 zawsze tu wrócę. Jakiś tam goniec. Jakiś tam goniec. Sprowokuję gościa do jakiegoś F4. H5 w takim razie. I teraz będę chciał się gdzieś tam skoczkiem zaczaić ewentualnie. Jakiś skoczek F4 oczywiście istnieje. To zagramy takie. Jakieś plany możemy stosować. Oczywiście wieża E8. Skoczek tutaj, jakieś tam rzeczy można czarować powoli. Hetman D7 albo Hetman C8, może takie trochę sztuczne. Dużo dobrych opcji. No dobra, A6. Najpierw, żeby skoczek nie wyleciał. Hetman C8, G5. No wieża A8 się przyda zawsze. Więc sobie zagrajmy. Teraz już tak mogę spróbować, ale może zwiążemy tutaj gościa. Ten ruch chyba nie istnieje póki co. Tak jeszcze zaczarujemy. Albo tak w ogóle lepiej, żeby od razu B5 grać. Coś takiego będę planował grać w tym momencie. Dobra, Hetman D7.
Migą. Zastanawiam się jeszcze, przecież tu jakieś G5 pewnie wchodziło. A teraz taki ruch grozi. Skoczek A4. Aha, tutaj. No dobra, ale jakieś tam opcje. Co? Wybić to chyba trzeba. Chyba trzeba wybić, otworzyć. Mimo wszystko. Wieża. Tutaj z obroną przy okazji B6. Tutaj grozi. Ale dobra, to mi może zbić, bo z tempem sobie wybijemy skoczkiem. Przecież ja mam taki ruch teraz. Nie, nie mam. Teraz już nie mam. Co on zrobił? Obronił tutaj swoje terytorium. Tak może. Zagrajmy H4. Spróbujemy ugryźć gościa z tej strony. Oczywiście tak nie może, bo tu leci z szachem. Tu zbić może, ale to pozbędzie się tego gońca, będzie wolniak, ale mi się chyba to bardziej opłaca. Tak czuję, że to będzie lepsze dla mnie. Aha. To już mam odpowiedź. Ale mogę wtrącić tutaj szacha. Mogę? Bicie, bicie. On mi zbije tu. No nie mogę. To znaczy... Nie no, mogę chyba. Ale czy warto? Czekajcie. Może tak w ogóle zagrać. Może tak. Jak z czasem? 2 minuty. Dobra, spokojnie myśl, Krzysztof. Może w ogóle tak zagrać. Chyba tak. Nie się nie wygłupiać. Jak pan B5. Tu się broni. Jak skoczek odejdzie, to ja tego pionka trzasnę. No tak, ale taktyka wszędzie się tutaj pojawia. Jeszcze w ogóle istnieje coś takiego fajnego, jak zbicie skoczka. Te pionki jak rozwalę, to sobie zagram tak skoczkiem. Nieco strategicznie spróbuję wtedy gościa ustawić, bo goniec nie będzie grał. To może być dobra opcja. Kwestia, gdzie skoczek odejdzie. On tutaj musi, ten skoczek musi tutaj uciekać. Co? To za darmo figura, nie? A tu wisi. Spryciula. Nie, zaraz, zaraz. Bicie, bicie. Nie, co ja gadam, przecież mam teraz lepszą. Biję najpierw gońcem. On tu może wtrącić. No to może wtrącić, to powinien wtrącić w takim razie. Nie wtrącił. To teraz tak. Jak on mi wybije, to ja wybijam skoczkiem. I skoczek się chroni. A jeżeli nie, to zbijam na E1. Mata nie dostaje. Prawda? No mata nie dostaje. I tutaj wieża E8. Dobra. No teraz najłatwiej byłoby wymienić hetmany. Koniec broni. Tutaj szacha damy jednego. Nieco otworzymy pozycję. Pionkiem wybije i po... Co? Hetmanem? To zostawimy na gościa małą pułapkę. Mam B4 z obroną i takie tutaj nieprzyjemne chocki, klocki się pojawiają. No to jest wygrana pozycja na pewno. Czasu więcej. No dobra, widzimy, że chce wymieniać, więc ja na to się oczywiście zgadzam. Wezmę piona. To obronić. Mata nie ma. Ok. Nawet myślę, że mogę zagrać hetman B8 z planem hetman D8 i tu się wszystko fajnie rozwiązuje. Wiadomo, że on nie wymieni. Hetman E7 grozi znowu wymiana. No dobra, to już mamy wymianę z głowy. Ok. Królem. No to techniczna pozycja, powinno się tutaj zaraz udać. No, tylko jak jeszcze? I no właśnie. Spróbujemy zagrać jak Nakamura. Trochę powachlować. Z drugiej strony postraszyć. Jakiegoś szacha dać. Jaki plan tutaj w ogóle wybrać? Ciężko stwierdzić. Żebym ja tu zaraz jakiegoś remisu nie zrobił. Nie, no dobra, to muszę zagrać tak w takim razie. Przejść królem i tu będzie już łatwiej. No dobra. I to jest chyba wygrana. Zbije, zbije, zbije. Tu, tu. No tak, tak, tak.
Poddał przeciwnik. Przeciwniczka. Ha, to mi od razu pokazuje, z kim gram. Dobra, ale z kim rozegrałem partię. Dobra, to nieistotne. Na końcu w zasadzie może pokazywać. Na szczęście na początku nie wiem z kim. No to świetnie, no to mamy 2 na 3. Troszkę odbiliśmy. Tak, no, nie zwracam nawet uwagi po skończonej partii, z kim tutaj grałem. Teraz już wyświetliło mi się i działa. No dobra, dobra, dobra. O, cześć Piotrek, witam cię. Witam Burna. Jestem fajny. Czy ja posiadam jakieś przepisy na obiad, ciastka i ciasteczka? O co kurde chodzi? Co to za pytanie jest? Czy będzie kiedyś stream z widzami? Był stream z widzami, graliśmy z widzami ostatnio. Wprawdzie niecałą godzinkę, a potem był turniej dla widzów. Więc z tymi streamami z widzami to tak rzadziej trochę, słuchajcie, ale coś tam było. A dzięki od Pawła. No tak, i właśnie jeszcze do Pawła muszę napisać, bo Paweł złożył mi propozycję meczu w czwartek. Ja muszę zobaczyć, czy będzie mi pasowało i dam znać. Ale na pewno jakbyśmy taki mecz zrobili, prędzej czy później zrobimy, słuchajcie, to zakładam, że bardzo polubiliście chyba te takie partie dłuższe, 15-minutowe co najmniej, albo 20-minutowe, gdzie można sobie pokminić. To takie może 2-3 partie, 4 to będzie za długo strasznie. Zobaczymy zresztą, pomyślę. Bo tam nie będziemy grać trójek, no bo tam pewnie mało atrakcyjne to jest dla szachistów. Duda Wojtaszek, jeszcze się nie orientuje. Taktykę przegapiłem jakąś. No, Radku, bardzo możliwe, ale nie wnikam w to na razie, bo traktuję to jako naprawdę taką troszkę zabawę, a no, ja taktycznie słabo, trzeba zadania porobić trochę. Bicie na H3. Tak, mogło być. Faktycznie mogło być, ale król nie mógł zbić? No, może i tak. Zaraz. No to sprawdźmy. Aha, teraz, prawda? Tutaj istnieje taka opcja. Skoczek nie może, jak goniec zbija, tutaj. Tak, tutaj i tu. A, tu jest opcja właśnie zatrzymywania, spoko. To ta opcja dobrze działa, to nawet ja mogę sobie tutaj to odhaczyć. Podoba mi się. Super. Ale zaraz, nie mogę teraz tego odkliknąć. A, wystarczy cofnąć, ok. Dobra. Co jest? Nie. Krzysztof, tylko nie to. O nie, słuchajcie. Tylko nie to. Czy ja się przed chwilą wyrejestrowałem z turnieju? Zastrzelicie mnie za chwilę. Kurde. O nie. Tylko nie to. Kiedyś mi się coś takiego zdarzyło? Nie, no po prostu masakra. Przez tą apkę tu naklikałem i coś mi nie podziałało. Raz się tak zdarzyło, aha. Nie można do tego wrócić? Do areny na pewno można wrócić, ale do Szwajcara? Drugi listopad. Chwila. Nie no. Żal. Strzałką, do przodu się nie da, do tyłu.
No i ale klapa. Ale przecież to nie jest moja partia. To jest moja partia, tylko że nie mogę już wrócić. Bez sensu. A jak komuś się coś niechcąco kliknie, tak jak dzisiaj, to co wtedy? Kurde. Więcej czasu spędzę z żoną, a nie z szachami. Masakra. Wstyd mi, słuchajcie. Nie wrócę chyba do tego, bo chyba nie. Chyba się nie da. Zaraz, jestem. Rejestracja, wycofaj się. Nie, działa chyba, słuchajcie. Chyba działa. Czy runda już ruszyła? Czy jest tutaj szachuś na liście? To jest moja pierwsza partia. Ja sobie ją mogę zamknąć. To jest moja kolejna partia. Ale chyba jestem, słuchajcie. No zaraz się okaże, bo po czwartej rundzie zawsze jest króciutka przerwa. No, żona mi pozwala grać Title Tuesday, słuchajcie, ona wie o co chodzi. Spokojnie, to był żarcik. Nie, no chyba jest okej, okay, chociaż nie widzę. Którą oni rundę grają? Czy to jest runda czwarta? Bo oni mają po trzy punkty. Znaczy tutaj ma trzy punkty na pewno. Więc chyba się zgadza, prawda? No zaraz się okaże. Nie sprawowało mi. Zaraz, a ile rund rozegrałem? Trzy rundy? Czy cztery? Bo zgłupiałem. No jeżeli by mnie nie sparowało teraz, a by sparowało dalej, no to tragedii powiedzmy jeszcze by nie było. Czwarta mi uciekła, okej. Okay. Czwarta mi uciekła, no to. No to. No dobra, no to już wolę, żeby jedna uciekła niż cały turniej. Tylko jak to sprawdzić, gdzie ja tutaj. Czy jestem na liście? Tam jakoś nie schodzi niżej. Ale tu mam chyba wycofaj się. Nie jestem wycofany. No więc dobra, słuchajcie. Jest okej. Okay. To znaczy, nie gram czwartej rundy. Powiedzmy, żebym przegrał. To by było 2 na 4. Więc chwila przerwy, tak? Ale piątą rundę nas sparuje prawdopodobnie, bo tu jest rejestracja zrobiona okej. Okay. Więc może nie jest tak źle. A już się wystraszyłem, że będzie po turnieju. Już po prostu gorąco mi się zrobiło. Okej. Okay. No to sobie popatrzmy w takim razie na tutaj zawodnika z najwyższej półki. Warianty wyłączymy. Bo Hikaru gra na pierwszej prawdopodobnie. Nie widzę właśnie po pasku, ale chyba Hikaru. On już na pewno Hikaru. Gra jest na 10 minut? Nie. Gramy 3 plus 1. Szybciej jakbym strzałki w lewo dał, to bym załapał się na czwartą rundę, a tak to się niestety nie załapie. Co tutaj się dzieje w ogóle? Biały też próbuje naciskać. Ale chyba czarny ma wszystko pod kontrolą. Można wybić prawdopodobnie, zagrać jakiś F6. A, to jest Hikaru właśnie. Hikaru. Pionek A6. Uff.
Aż się zgrzałem. Sprytny zawodnik, sprytny. Tutaj pionek poleci. I co? Trzeba bić pionka H7. Co on robi? HD4 nie pozwolił dojść. Nie, sprytny zawodnik, muszę przyznać. Jakieś tutaj grozi zagranie na C3. Najbezpieczniejsze to są turnieje arenowe, no bo tam ja nawet jak się wyjdzie, to potem można dołączyć, prawda? Przynajmniej tak jest na Lichess. No i co tam Hikaru tutaj? Hikaru będzie próbował grać na wygraną każdą partię. To jest zawodnik, który nie odpuszcza aż do gołych króli. Ma mniej czasu troszkę, a to ciekawe. A goniec z wieżą dobrze współpracują. Pole C5 ważne, tu się nie przedrze skoczek. Jednak się robią problemy. Co? Tutaj leciało. Zasuwa pionem. Skubany. I co teraz tutaj chyba trzeba zagrać? Nawet tam. Tu coś leci. Nieźle. Ale biały też nieźle wymiata. Ciekawe, kim jest ten zawodnik. Za wszelką cenę idzie po pionka. Zawsze tym gońcem można tego piona skosić. O, teraz chyba można. I chyba trzeba będzie się pogodzić z remisem. F5, wow. Nie, Hikaru to w ogóle wygra, nie? Jeszcze na tym małym czasie. Nieźle, niezły jest. No to dobra, to teraz remis. Starczy wybić, no tak. Na czas jeszcze bym chciał. No, deklarowane. Ładnie, ładnie trzeba przyznać. To jest mistrz, to jest mistrz. Czy jakiś tutaj polski zawodnik gra? Jakiś, tak. Sprawdźmy. Iwo Karolczuk. Okej. Młody wymiatacz. Tak, po czwartej rundzie kilka minut przerwy. No szkoda, że ta czwarta mi nie wleciała. Trudno, no ale to słuchajcie, spokojnie. Jeszcze mamy 7 rund, więc sporo gry, sporo. Zdążymy jeszcze zrobić 9 punktów na luzie. Damy im fory, nie? Lichess jest pewniejszy. Też mi się tak wydaje, jeśli chodzi o turnieje. Zgodzę się. No tak, mam tutaj remis na szachownicy. No, może białe mogą próbować, ale to nie ma znaczenia. Okej. Dwie partie pozostały w tej czwartej rundzie. Matowanie wieżą i królem. Do luźnego grania ja myślę, że każdy portal jest dobry. Co, on matować nie potrafi wieżą na przykład odejść. O matko boska. Zawodnik z 2400? Co jest? On to robi specjalnie. I na sekundzie jeszcze gra. No nie, no tak się nie robi, proszę pana. No tak się nie robi. To jest znęcanie się. Albo faktycznie nie potrafił zamatować. Nie, no nie wiem. Spoko. Czemu nie dał mata? Następny klient sobie tutaj wymyśla. Pa! Bardzo dobrze. Brawo. Bardzo dobrze. Jak się bawimy, to się bawimy. I jest remisik za karę. Słusznie. Jak ktoś tutaj się zaczyna bawić. Mam nadzieję, że on się bawił i tak go teraz oceniam nieco, ale... Albo nie potrafił zamatować. No już sam nie wiem, co tu się wydarzyło w tej sytuacji. Sami widzieliście. Okej, no to co? Mam nadzieję, że tutaj nas teraz sparuje. Sprawdźmy, no, dlaczego tu lista nie przeskakuje dalej. Ja mam jakąś taką... Ale już nie będę nic klikał, żeby nie zepsuć.
No tak, nie potrafił dać mata, tak jak piszesz, smoku. Też mi się tak właśnie wydaje, takie odczucie miałem. Teraz tak myślę sobie po refleksji krótkiej. 2 na 4 albo 2 na 3, chociaż 4 rundy były, no dobra. Na którym jestem, nie wiem, właśnie, bo tutaj nie mogę zjechać niżej. Nie wiem dlaczego, ale mówię, nie chcę klikać, żeby nie zepsuć, więc niech już tak zostanie jak jest. Ja myślę, że liczę czy czeską, to jest kwestia no, gustu, do... No, każdy się na pewno przyzwyczaja do swojego, więc... Jak ja grałem na liczesie, zaczynałem na liczesie, a potem przerzuciłem się na czeską, to na czeską ja kompletnie nie wiedziałem, o co tutaj chodzi. A teraz jedno i drugie mi jak najbardziej pasuje. O, dzięki Digital, dzięki serdeczne. No dobra, dobra, dobra. Cóż tu jeszcze, moi drodzy, ciekawego? Czy ktoś z Was się wybiera może 11 listopada gdzieś na jakiś turniej? Dajcie znać, bo w całej Polsce na pewno turniej niepodległości jest grany w wielu, wielu miastach, między innymi w Warszawie, między innymi w Uzdowie, chociaż tam chyba zostało kilka miejsc tylko. Jeżeli ktoś chce się zapisać, to zapraszam. Ja również tam przybędę na turniej do Uzdowa popykać w szachy. Dajcie znać, jak gdzieś gracie. Do Wawy. Tata, ten taki szachista, do Wawki jedziesz, spoko. W gry, już nie grają, smoku. Już nie grają. Już nie grają. Z jakimś 2700 grałem dzisiaj. A nie, to nie jest Tuesday. To są ostatnie rundy. Ok. Zaraz, to tutaj miałem tak. Pierwsza porażka. A, po prostu mnie nie sparowało w czwartej rundzie. No tutaj grałem z jakimś 2300 WIM. Aha, z panią jakąś. Ok. No to jest ciekawe doświadczenie. Jak nie wiesz, z kim grasz, to tak traktujesz zawodnika cały czas na tym samym poziomie, prawda? Znaczy tak, taki respekt. A tak jak powiedzmy gra się z kimś słabszym, no to teoretycznie słabszym, patrząc po rankingu, no to tak wiecie, taki mały luz się jednak tutaj wkrada, tak mi się wydaje. Wynik 2 punkty na 4, aczkolwiek czwartej rundy nie zagrałem, to jest niesamowite. Dłuższą przerwę sobie tutaj zrobiłem przez te moje klikanie. No dobrze, czekamy na rundę numer 5. Tak, okno zamknięte, bo trochę zimno. Większą siłę grę mam na desce, czy w internecie, Edwardzie, pytasz. Ciężko stwierdzić, bo ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że na żywo mi się gra lepiej. Jakoś tak bardziej czuję te szachy. Już powiedzmy, jak siada naprzeciwko mnie jakiś silny zawodnik, nie czuję jakiegoś takiego wewnętrznego strachu przed grą z kimś mocnym. W internecie jest to jeszcze słabsze, wiadomo, bo się nikogo nie widzi. No ale mimo wszystko na żywo wydaje mi się, że gra mi się lepiej. No nie wiem, chyba tak, aczkolwiek w internecie lepsze wyniki udawało mi się uzyskiwać. Ale to też wynika z tego, że jak na przykład na żywo bym grał z takimi zawodnikami, z którymi spotykam się w internecie, to na pewno to doświadczenie by zaprocentowało i ogranie się z takimi silniejszymi. Witam cię, ebk.pl. Uda ci się wskoczyć do tego. A zapisałeś się na ten turniej? Bo tak po niku i nazwisku to nie mogę skojarzyć. Bo już mam 40 miejsc zapełnionych, więc już niestety nie ma miejsc na turniej. Przyjść towarzysko oczywiście jak najbardziej można. Nawet trzeba, jak ktoś ma ochotę, ale 40 osób już jest. I jeszcze tam mi się ktoś tam zgłaszał.
Jeszcze muszę trzy osoby zweryfikować odnośnie wpisowego, bo już większość wpłaciła, więc będę mógł też zorganizować tam co i jak. Aha, okej, okay. To już kojarzę. Spoko. Dobra, mamy piątą rundę. Na szczęście, bo tutaj już byście mnie zjedli. Dobra. Aha, ja białymi, białe zaczynają, no pewnie. Dobra, jedziemy. Okej, okay. Obrona królewsko-indyjska, Greenfield, no to gramy tak. A, przeciwnika zaskoczymy. Dobra, włączmy tutaj tryb. O kurczę, felek. Ale pocisnął. Dobra, bijemy. Idziemy sobie pionkiem na H5. Od razu atakujemy. No to tym, on musi wybić tym pionkiem. Puh. Jest super. Idziemy tak. Dobra, i tutaj taką pułapeczkę zastawimy. A jaką pułapeczkę? W ogóle jak on bije, to ja nie mogę zagrać tu. To zagram tutaj i będę chciał dawać mata na F7. W ogóle już się zaczyna zwariowana pozycja. Wiecie co? Aha, tu nie mogę, bo będzie skoczek. Zagramy skoczkiem. Ciekawe. Może wymienić hetmany. Wiecie co, wymienię te hetmany. Trochę się boję tego, że to on mnie może zacząć atakować. Pozycja nie jest zbyt dobra. Wybił skoczek. Okej. Okay. Więc co? No, tak zagrajmy. Tutaj to tutaj. Tutaj chce mi. Dajmy szacha. Wymienię to i zrobię długą roszadę. Dobra, może coś tu się zaraz wyklaruje po takim posunięciu. Im więcej wymian, tym gorzej. Król C2 najpierw. Żeby przytrzymać pionka mimo wszystko. I teraz tak, coś spróbujemy tu poszaleć. Aha, taki jakiś szach grozi tutaj. Muszę na to uważać. Ale tutaj tego pionka będę chciał ściągnąć. Jakiś skoczek na... Skoczek E6 w ogóle może być całkiem dobry za moment. Mam nadzieję, że przeciwnika tutaj oszukam. Skoczek E6 mi się wydaje dobrym posunięciem. Tutaj trzymam, tu atakuję. Tutaj wisi. Tutaj skoczek, tutaj król, może A3 nawet. Tu mogę zbić w ogóle pionka, więc zbiję go sobie chyba nawet wieżą. Bo tam grozi zawsze mat, jak ucieknie ten skoczek. Okej, okay. Jeden pion odbity. Już mat nie grozi. Mat już nie grozi, więc wrócę tutaj pilnować. No szach to tu, dobra, A3 zagrać muszę. Żadnego wolniaka nie mam. Okej. Okay. Co on to będzie chciał zrobić? Aha, ja mogłem dać szacha. Tutaj na D7 od razu. W ogóle chyba F4 zagram. Tak, żeby tego gońca zamknąć. O, to będzie dobry pomysł. Skoczek stoi wyśmienicie. Goniec również. Król pilnuje pionka. Na B4 nie wchodzi. Grozi E5. No G5 nie działa. Goniec ma problem. Znaczy, tędy może mi w ogóle wyjść. Tak, tak. Może w ogóle G3 będę miał czas na to, mam nadzieję. Aha, bo wierzę mi, że tamtędy może przejść. Trzeba uważać. Ale skoczek tu jakieś szachy może dawać. Zagram G3 od razu. Goniec mi pilnuje na C1, więc zaryzykujemy. Dobra, skoczek mi gdzieś tu chce wskoczyć. Od razu E5. Spadaj goniec. Tak mi zagrałeś. Spryciula, spryciula, spryciula. No muszę tak, tu się wszystko trzyma. Goniec ucieka. Czy będzie mi bił? Nie, bo zawsze on bierze D5 na koniec. No dobra, czyli się złapał w pułapkę. Bierze D5. Easy, to znaczy easy. No, przeciwnik zagrał słabiej. Więc mamy to, moi drodzy. Mamy to. Tak jest. No i są punkty. Nawet nie zwróciłem uwagi, z kim grałem, szczerze powiem, więc to też lepiej. Okej, okay. 3 na 5, a w zasadzie 3 na 4 można rzec. Jest dobrze, punkcik zdobyty i czekamy na kolejnego zawodnika. Dobre, 3 punkty.
Dobra, 3 punkty, mamy to. Mamy to. Tam się zrobiło oczywiście nerwowo. Ja nawet zerknę z silnikiem, jak to wyglądało wcześniej, bo wyglądało to źle na pewno, ale to może czasami też zaprocentować, jak przeciwnik zacznie myśleć. I co w tej sytuacji? E4 trzeba grać. No ale H5 mi się bardzo podoba, no to gram H5. Skoczek, coś tu lepszego. No tutaj wybicie. To wydaje mi się, że białe mają ok pozycję, a cały czas taka normalna się wydaje. Znaczy, no tak mówi silnik. E4 to już taki grubasek błąd. No tak, tu pion po prostu poleciał. No to nie może być dobra pozycja dla białych, oczywiście. Jakieś tam próby. W ogóle mi się coś ubzdurało, że nie może zbić teraz tutaj, tak? No bo gram sobie goniec na F7 i na końcu tam bije hetmana. Oczywiście skoczek broni hetmana. Jest goniec na G7, skoczek. Ja myślałem, że goniec G4 tutaj będzie chciał zagrać, żeby wiązać. Wydawało mi się to sensowne. Dziękuję serdecznie, witam cię, kawka. Bicie pionkę na C3. Wymiana hetmanów chyba też się wydawała dobra. W tej z gorszej pozycji oczywiście. Jakiś tam hetman C2 też jest pokazywane. No niby tak, tylko troszkę się obawiałem tego ruchu, ale zawsze jest szach, więc skoczek by musiał wrócić. No niby można było. Wybił skoczek, goniec, ok. Czy tam jakieś były grube błędy? I długa roszada, tu się zgadza. Ok, pozycja się nieco wyrównuje, już widzimy. Mimo dwóch pionków mniej. Ze względu prawdopodobnie tutaj na te słabości, jakieś tam wskakiwanie figurami dosyć łatwo. No, a jak gra Hikaru, to się wydaje takie wszystko proste. Król C2, skoczek na C6, skoczek G5 działa, H6, koń E6, dobrze wyczute. F4 w ogóle pokazuje, zobaczcie, F4, E5 groziło. Co ze mnie za sierota? F4, tutaj wieża G8, E5, koniec na H8 i wieża na końcu bije. No lepiej by to wyglądało tak, a ja tutaj od razu konsumuję troszkę. No widzicie, to jest... siła gry, której mi brak. Jeszcze, mam nadzieję. Goniec E3, król na B7. No i tu wieża. W ogóle wieża D8, dlaczego nie zagrałem od razu? Ten ruch już wygrywał. Dlaczego wygrywał? No bo jak król idzie tutaj, to daje szacha i są widełki. Na króla i wieżę. Jeśli jeszcze raz wieża D7, król idzie na B8, goniec F4 daje szacha. To jest jakaś przesłona, coś tam się niby dzieje. Komputer musi podpowiedzieć. Goniec E5, skoczek E5, a po prostu konsumpcja pionków i wieża z A8 jest wyłączona z gry. No tak, wszystko działa, no ale to tutaj tak dobrze było. Na szczęście. No tak, i nie wytrzymał, no bo widzimy, ten goniec nie ma życia. Kompletnie. I tak ciężko jest zagrać goniec H8. Ja już powiem wam szczerze, tego pionka bym zbił, a tu należałoby tego zbić, żeby tu przeciwnik też nie miał kontry żadnej. No widzicie, człowiek gra całe życie w szachy, a i tak mało umie. No tak, tutaj już zbieram drugą figurę. O 18 teraz Tightlet Tuesday, zmiana czasu była. O 18 będziemy grać Tightlet Tuesday we wtorki. Zapraszam, od 18.00. Dobra. Okej, okay, sprawdźmy, czy ktoś gra. Już nikt nie gra, więc za chwilę się rozpoczyna runda numer 6. I lecimy, moi drodzy. ...380 graczy. Trochę mało, powiem szczerze. Kiedyś, no właśnie, pandemia była, to grało ich ponad 600. Jakby Czeskom na przykład dały jakieś nagrody losowe, typu tam za jakieś, powiedzmy, nie wiem, 115 miejsce, tak losowo, to myślę, że więcej ludzi by mogło zachęcić do gry. Sam bym polował na nagrodę. No, $100 jakby wpadło. Raz na rok chociaż, to był też, powiedzmy, sporo szczęścia na takie jakieś losowe miejsce, bo tutaj są chyba 4 nagrody dla najlepszej kobiety. No za pierwsze miejsce jest bardzo dużo, bo jest $750, no to taka tygodniówka myślę, że niezła jak na polskie realia. Jaką miałem średnią ocenę w szkole podstawowej? W ogóle, Marcinie, co to za pytanie?
Skąd ja mam to wiedzieć? Nie pamiętam. Oceny są nieważne, ważne co masz w głowie. Tak mi kiedyś mówiła jedna z mądrzejszych osób w moim życiu. I coś w tym jest. A jak się w głowie nic nie ma, to i oceny nie pomogą, nie? 5-0 w podstawówce? No pewnie było. 5-0 to każdy miał chyba w klasach 1-3. O matko, o studia teraz pytasz. Ja już się wypowiadałem na temat studiów wiele razy. Trochę jestem tym zmęczony. Dobra, dajcie mi tutaj przeciwnika, moi drodzy. Lecimy sobie pod kleję. Nie wiem, z kim gram. Ok. Przypuszczam, że to może być już zawodnik troszkę lepszy. Bo 3 na 5 to. No ale dobra, nieważne z kim. Jedziemy. E4. No to gramy G6. H4, jak ja uwielbiam to posunięcie. Czy jakiś cwaniak. Ok. Będzie? Nie będzie. H5. Dobra. A, wybijmy to. Co on tutaj kombinuje? Serio? Już mnie atakuje, to jak bezczelnie. Dobra, idziemy skoczkiem, gońcem. Okej, okay, goniec. I E6. E5 w ogóle też jest możliwe. Tu mi. Ale mnie atakuje, skubaniutki. Cóż ja mogę zrobić teraz w tej sytuacji? Tak. No wieża C8 chyba zagram, bo już zgłupiałem. Tak go postraszymy. Aha, to mnie zaraz postraszy. Dobra. Tu na C2 wisi. Już nie. Jakoś tak mi ta pozycja bardzo pasuje. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mi odpowiada. No, zagram E6 w ogóle. Z tej strony coś spróbujemy ugrać. Okej. Okay. To tak. Te figury się zagęściły. Moment, moment. Aha, tu będzie wisiało. Kurczę, jak ja mało widzę. Nie, bo skoczek wisi, co jaka tam. O rety. No nie wiem, skoczek C6, nic nie widzę. Dobra, zaraz skoczek F6 może. No nie wiem, ciężko powiedzieć, co tutaj zagrać teraz. Powiem wam szczerze, troszkę zgłupiałem w tej sytuacji. Kompletnie. No i chyba tak trzeba. Nie wpuścić tutaj chłopaka. Albo dziewczyna, nie wiadomo z kim. Troszkę zamknąć, przyspieszyć. On tutaj się będzie przystawiał. Dobra. Skoczek wraca do siebie. I z powrotem na gońca. Tutaj chcę się zakotwiczyć. Nie wiem, tak jakiś taki ruch troszeczkę na szybkości. Próba wymiany hetmanów.
W ogóle jak mam mało czasu, jak ja wolno gram. Przyspiesz trochę, Krzysztof. Tego skoczka tutaj ciabniemy. O, żeby mieć lepszą strukturę. Ale sobie dałem wprowadzić wieżę. Dobra, trzeba przejść do defensywy i do takiej poważnej niestety. Próbujemy aktywnie gdzieś tam jedną wieżę wymienić. Sprytnie, sprytnie. Sprytnie gra, bardzo sprytnie. Orety. Czarne chmury nade mną. Muszę to zbić. Wieża ma problem. Rozpracował. No to jest wtopa. Stopa. Kurde. O, ja mnie rozpracował tutaj. O, tak. Może jakieś paty jeszcze tu istnieją? Nie, no nic tu nie istnieje. Jeszcze takie sztuczki ostatnie spróbuję zrobić. No właśnie. O. No niewiarygodne, że przeciwnik mnie tak łatwo ograł. Z kim ja w ogóle teraz grałem? Nawet nie widać rankingu. No i dobrze. Niedobrze, niedobrze. Jak można przegrać z kimś, kto gra mi w drugim ruchu H4? Jakby to nie zabrzmiało. To pozycja też wydawała mi się, że spoko była. No aż sobie zerknę tutaj z silnikiem. Zobaczymy, co silnik powie tam w pewnym momencie, tam nie będę każdego ruchu bardzo mocno analizował. No ale widzicie, w tej sytuacji cały czas czarne są ok, nie? E6. Czy było to jakiś, czy był to jakiś gruby ruch? Zastanawiam się bardzo. Tak jakoś mnie tutaj zamieszał gościu. Trzeba było rąbnąć tego gońca. Ale się łatwo teraz mówi. Tak, wszystko powymieniał. No i tutaj też spoko skoczek. Coś tu lepszego trzeba było. Dobre bicie było i teraz coś lepszego. No nie, no. Wiecie co? Jestem frajer totalny. Po to zbijam skoczka na H3, żeby przecież ustawić skoczka na F4 bardzo silnego. I dlaczego ja tego nie gram? Ja tego nie rozumiem. Kompletnie tego nie rozumiem. Nawet jeśli tak, to teraz skoczek F4. Przecież król się tu ładnie chowa na H6. Krzysztof, co ty w ogóle wyrabiasz? Jestem zły totalnie na siebie. Słuchajcie, król F7, bzdura. No, co tutaj pokazuje? Skoczek na G7. A bardzo ciekawy ruch obrony. Też się fajny motyw pojawia. Z tego względu, że skoczek na F4 będzie stał bardzo aktywnie. A jednocześnie obronnie, bo tutaj na G7 też fajnie będzie bronił. To naprawdę jest ciekawe. Jeśli chodzi, według mnie, jeśli chodzi o jakieś takie obrony. No silnik pomaga, pomaga zrozumieć pewne rzeczy czasami. No ale skoczek F4 przede wszystkim w tej sytuacji. O nie, znowu coś tutaj się pojawia. No nie, znowu się coś tutaj pojawia.
Nie chcę tego. Nie chcę tego. No nie. Przegląd partii. Znowu kliknąłem tą aplikację. A napiszę do tego szefa, co tam w ogóle być. Nic nie klikam już. Nic już nie klikam. W turnieju jestem, partia skończona, więc jest ok. Dobra. Czyli 3 punkty na 6. No tak trochę biednie. Myślałem, że będzie lepiej. 3 na 6. Jeszcze 5 rund. No gramy, no. Nie chodzi mi... To nie chodzi o punkty, tylko chodzi o tą grę moją dzisiejszą. Otwieram okno. To jest dobry pomysł. Najwyżej zamarznę. Jest runda kolejna. Otwieram okno. Trochę będzie huczeć. Lecimy. Dobry wieczór, dobry wieczór. Schematy utarte. Tu nie może zbić, bo zbijam hetmanem i na końcu atakuję wieżę. To się taka jakaś tam taktyczka pojawia, jak ruszy skoczkiem, to ja na C6 się właduję. Co mi zrobisz, proszę pana? Pytam się, a za chwilę sobie zagram aktywnie gońcem. Wieża A7 będzie chciał grać, to już widzę. Gramy aktywnie gońcem. Wieża A7, no teraz będę musiał... Niekoniecznie. Mogę tak zagrać. To też chytry ruch z tego względu, że jak zbije mi tu, to ja zbiję skoczkiem. Ha, najpierw może mi zbić tu. To najwyżej będę latał bez pionka, ale on nie będzie miał tego gońca silnego, a tam będę patrzył na pole E7. No, tak patrząc intuicyjnie, mi się wydaje, że spoko. Silnik zapewne ma inne zdanie, ale to trzeba spojrzeć na partię Badura Dżobawy na przykład. Tam silnik u niego się nigdy nie zgadza, a gra świetne partie. Dzisiaj też wstawiłem filmik, jeżeli ktoś nie widział, zapraszam, bo miniaturka 14 ruchów. To czasami działa na ludzi, że ktoś gra zupełnie inne szachy i odbiegasz od schematu, myślenie masz inne i tam coś się knoci podczas gry. Przeciwnik długo myśli, dobrze. Myśleć trzeba. Mój drogi przeciwniku, możesz sobie jeszcze myśleć i myśleć. No wracam. Do przewidzenia. Do przewidzenia to było, proszę pana. Hop. To tu. Tak może mi zagrać w ogóle. Ja tego pionka ci oddam. Zagrajmy tak, potem tu i tu. Bez sensu. Przecież on tego pionka po prostu weźmie. To jest dosyć ważny pionek, ale niech myśli. Na materiał będzie grał. Wtedy mu przykurzymy tutaj F4 i skoczek na C4. Tak zrobimy. Skoczek wracaj. I tutaj. Ojej, tu podstawiłem. Ale to w zasadzie trochę dużo podstawiam. Aczkolwiek wiecie, no jak tutaj zbije mi wieżę, to tam hetman może jakieś tam cuda. No wziął, no też bym wziął. No tak, no tak, tak. A tutaj trzeba chyba otworzyć. Chyba trzeba otworzyć, nie ma na co czekać. To taki ruch mnie troszeczkę martwi. Otwierać pozycję tutaj trzeba. Nie ma nawet co zastanawiać. Ok.
Oddaję tutaj materiał. Słuszna twoja racja, drogi przyjacielu. Słusznie. Coś takiego mnie kusi. A, myśl po tym D6, co ja będę tam myślał? To ty masz tu się bronić. Wziął. No dobra. Odbijam. I co teraz? Teraz jestem już bardzo zadowolony w tej wersji. Dobra. Tu i tu. Tu się broni. A, to. No to tu. Jak zagra tu, to wybicie, wybicie. Co? A, tego nie widziałem. Tego nie widziałem, proszę pana. Nie chciałbym mu tutaj za dużo dać swobody. Więc muszę jakoś spróbować jeszcze poszukać jakiejś opcji. Tylko za bardzo nie widzę. Tak, jeszcze ewentualnie. No dobra, zaryzykujmy. Chodzi o to, że jak on zbije, to ja tak mam. Jak inaczej zagram tutaj. Spryciula. Bronimy. Tutaj grozi. Wybicie. Dobra. To się broni. Goniec broni wieży. Trzeba wziąć. Trzeba wziąć. I wygrana. No i bardzo dobrze. 4 punkty. 4-7. Jedziemy. Ale tak, tlen trochę zadziałał, to prawda. Czemu nie wziąłem wieży skoczkiem wcześniej? No wcześniej nie mogłem, bo tutaj mi wisi hetman na A2, ale później już mogłem, bo tutaj grożę kolejnym takim niebezpiecznym zagraniem. Dobrze figury zaczęły współpracować. No w końcu coś pykło tak. Jakieś błędy były na pewno, wiadomo, ale już nie patrzmy na to. Czy to była runda siódma? To chyba była runda siódma. To zaraz ósma. Będzie mała przerwa po ósmej. Dobrze, trzeba wbić dalej te punkty. Przypominam tylko, że czwartej rundy nie zagrałem, więc takie małe fory w tym turnieju. Dobrze, że przywrócili mnie tutaj do żywych. Wcześniej, czyli kiedy? Teraz? Na A5. Aha, rozumiem. Tutaj jak wieża zbiła, no nie chciałem tego, że jak tu zbije i hetman zbije, żeby mi tutaj związał hetmana. Tyle w temacie. Może coś tu było, nie wiem, może było wtedy D6. Możliwe, że tak. No ale nie chciałem tej opcji. Wolałem od razu przykurzyć. No i zejście z wszelakich związań może troszkę ułatwić czasami grę. Dzięki smoku, że byłeś. Dzięki serdeczne. Trzymaj się. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia oczywiście. Komentarzach i nie tylko. Siergiej Żigałko, 7 na 7. No tak, tutaj chłopak zaczyna szaleć. Dobrze, niech szaleje. Czy są jakieś jeszcze gry? Już nie ma, więc runda za chwilę wystartuje kolejna. Przypominam nadal, że nie wiem, z kim gram każdą rundę, więc. Ciekawe, czy grałem z arcymistrzem dzisiaj jakimś. Sprawdzimy później, na koniec. Nie wiem. Na Facebooku i na Instagramie wkleiłem zdjęcie, znaczy wrzuciłem zdjęcie, gdzie przykleiłem taśmę. Przy nazwisku. Tylko widzę czas przeciwnika, a nazwiska rankingu nie widzę. Dzisiaj jest takie
inne Title Tuesday troszkę gramy, że nie wiem z kim gram. Hikaru jeszcze gra? Co mi tak tu słabo odświeża? Panie Czeskomie, proszę naprawić trochę tutaj interfejs cały. Ha, teraz już pokazuję. Sprawdźmy. Hikaru wygrał. A wieża więcej. No tak, tutaj. Cyk. Które misik. Czasami też, słuchajcie, jest tak, że jak widzi się jakiegoś arcymistrza, to człowiek, na przykład w moim wypadku, jak mogę grać z arcymistrzem, to nie dość, znaczy to nie chodzi o to, że ja się zdenerwuję, czy będę czuć nerwy, a może to bardziej zmobilizować do solidniejszej gry, więc to tak na dwoje babka wróżyła z tą taśmą, no ale dzisiaj tak próbujemy. No tak, wygrać można z każdym, oczywiście. Dziękuję serdecznie za punkciki. Zuras, jeden, dzięki. A, tu jeszcze męczą. No to jest remis prawdopodobnie. Znaczy, no tak, no to jest remis. No na Hikaru na pewno nie trafiłem, bo ja pierwszą rundę przegrałem. Czy on dla ciebie jakieś rady, bo masz w poniedziałek zawody? No, na pewno baw się dobrze, nie stresuj się. Wykorzystuj cały czas, który masz do namysłu. Nie śpiesz się przede wszystkim podczas gry i będzie dobrze. O, białe matują? Za chwilę? Nie, no chyba nie. Król podejdzie teraz. Król na C5. Byś piona wziął. Jeszcze mógłbyś powalczyć. O, teraz król na C5. To samo. Wzięcie pionka. No jak czarny to przegra, to po prostu, wiecie co? No nie, nie może przegrać, bo tu goniec by sobie cały czas chodził. Król może nawet uciekać. No, w internecie, wiecie, to takie rzeczy chyba... Znaczy, no grają ludzie oczywiście, jak widać, ale... Jakby król gdzieś w rogu, bo może jakieś tam sztuczki działają. O, witam cię, Dariuszu. Trzymasz kciuki z Moskwy. Pozdrawiam cię, bardzo... Bardzo daleko stąd. Fajnie. To przypuszczam, że tam koncerty jakieś tam się dzieją w tej Moskwie całej. Jakieś tam zdjęcia oczywiście przemigają mi na Facebooku, więc fajne widoki, fajne pewnie miejsce. Pozdrawiam. Cześć Piotrek, cześć. Zobaczcie, 170, prawie 180 ruchów, ale zaraz remis tutaj czeską przyklepie. O, ta sama pozycja co goniec. Znowu król ucieka. Oj, tak można latać. 50 ruchów. Jury. Fajnie. Tak, no ja tutaj nie widzę, jak to gra na... O, teraz już widzę. W tej górnej części szachownicy mam zasłoniętą. Okej. Okay. Jest partia kolejna. Dobra, lecimy. 4 na 7. No, widzę zamaszysty ruch pionkiem, więc jakiś szachista chyba dobry. Dobra. To
taka teoryjka leci tutaj. To tak można. No dobra, E3 niech będzie. Powiedzmy tak. Zbiję tego gońca, wyprostuję mu pionki, ale goniec H3 mi się bardzo podoba. H6 prawdopodobnie może być zagrane. Będę musiał zbić skoczka na... Aha. Ciekawe. Z planem skoczek D4 i na... Ojejku! Ale podstawiłem. Masakra. No nie, no wstyd mi, moi drodzy. Zapatrzyłem się, żeby gdzieś tam skoczka przestawić. Oczywiście jeszcze pogram trochę, no nie poddam się jeszcze, ale to już jest po figurce. To już totalny dramat. W tak prosty sposób podstawić. A idź mi stąd tym skoczkiem. Jedyna moja jakaś nadzieja, jak to jakieś pułapki tam na tego piona. Tylko, że on mi będzie pułapki stosował. Jeszcze goniec C5 jest ciekawe. Tutaj może. Oho, okej, okay, dobra, gramy. No jeszcze walczymy oczywiście, póki nadzieja. Tam jeszcze pionka, no właśnie, pionki muszę zbierać, kiedy mam okazję. No ale tutaj pionek, jak ma, go, ma, jak ma tego pionka obronić mój przeciwnik? Mam nadzieję, że nie ma jak. Jeszcze może jakieś sztuczki. Dziękuję za subskrypcję przy okazji. To wezmę tego. Nie, bo mi tam poleci. Dobra, biorę tu i wrócę. Co? Tu mi weźmie, nie? No biorę te piony, muszę. Czy pojawi się tutaj nadzieja jakaś dla mnie? Biorę kolejnego piona, bronię skoczka. Wszystko zaczyna wisieć. Wracam, co ja mogę zrobić, biedny żuczek. Ojejku, jeszcze tutaj się ze mną rozprawia w ogóle. Się nie zapyta, czy może. Ale nadzieja jest w tych pionach. Dwa piony za figurę i on to trochę wymienia. Jakaś nadzieja się pojawia, taka złudna bym powiedział. Ten pionek może być bardzo groźny. Moje piony są za wolne zdecydowanie. Hetman E5 prawdopodobnie bym grał na jego miejscu. Seria wymian, tak? No nie mam wyjścia chyba, jak to wymienić. Jakaś próba czegokolwiek. Ok.
Tam mi gdzieś tam się wpakuje. Sprytnie gra. No, moja jedyna nadzieja to chyba wymiana. No i król do centrum. Jakiś taki ruch nie pozwala wejść skoczkowi, oczywiście. No i król. Nieco szalona pozycja. Pionki na czarnych polach ustawiamy. Szach może nastąpić. Tak. Aha, już pionka mi jednego kosi. Spoko. Czyżby? A zaraz. No dobra, niech bierze. Wyjście mam. Brakuje. Właśnie, brakuje. Szkoda tej podwałki. Sekund tylko. Czy to jest remis? Czy to jest remis, moi drodzy? To jest remis. Nie wiem, z kim grałem, ale remis mnie bardzo zadowala. Z kimś słabszym, bo przy remisie widzę, że mam minus 3 punkty. Dobra, ale wyjście z wora zaliczone, słuchajcie, bez figury. Jakieś wyjście z wora musi się jednak pojawiać w tym turnieju, kurczę. Gdzie co, takie remisy bardziej cieszą niż zwycięstwo jakiejś z arcymistrzem. Masakra. No dobra. No dobra, remisik, remisik. Nie jest źle. 4,5 punktów, czyżby? 4,5 na 8. 4,5 na 8, dobrze mówię? Chyba tak. Czy więcej mam? Nie, no więcej chyba nie. Pewnie podwaliłem, Andrzeju, tam pewnie dużo podwaliłem rzeczy. Wyjście z wora. No dobra, po ósmej przerwie jest króciuteńka przerwa. Po ósmej przerwie, po ósmej partii jest króciutka przerwa. Zawsze jak to bywa na czeską. No Piotruś, no nie dam ci tej satysfakcji, no bo byś mi tutaj zaorał cały czat, więc. No na moderatora trzeba sobie zasłużyć. Czy stalowe? No wiesz co, no. Ja uważam, że to jest kwestia doświadczenia. No jakieś tam doświadczenie oczywiście ja posiadam. Inni mają tego więcej. Więc. No grać. Trzeba grać. Trzeba grać. Doświadczenie się zdobywa z czasem przecież. Wiadomo, wiadomo. Ale poszło. Co za partia. Dobra. Czyli tak, to była runda ósma. Jeszcze trzy rundy przed nami. I mam 4,5 punktu. 4,5? Ktoś dobrze liczy? Czy więcej? Nie no, 4,5. 4 na 7, 4,5. No jest szansa jeszcze na rekord oczywiście, ale przy tej grze to wiecie. Dobra, na razie nie analizujmy tego. Wygrajmy dwie pod rząd, a potem będziemy się martwić. Albo analizować. A ja nie mówię, że jesteś niegrzeczny.
Ja tak nie powiedziałem. No dobra, lecimy. Teraz chyba czarne będą. W Raciborzu nie grałem, witam cię. Szczaf 20. Do Raciborza mam trochę daleko. No nie, no jakiś tam G4 nie będę grał. Zaraz, a ja... Nie, tu jeszcze runda się nie rozpoczęła. Spokojnie, jest tutaj dziesiątka, więc jeszcze się nie rozpoczęła. Panie sędzio, zaczynamy. No pewnie, że tak. Pewnie, że będzie taka możliwość. Po całym turnieju jest jeszcze, no, oczywiście szachowe after, więc na pewno. Tak, to już za 10 dni. No lecimy, lecimy, panie Zielonka. Uwielbiam grać w szachy po szachach. Dobrze powiedziane. No panie sędzio, no. Cześć, cześć, szachista. A napiszcie mi proszę na czacie, czy do tej pory zagrałem z arcymistrzem, tak albo nie. To myślę, że nie będzie nic złego. Przypuszczam, że nie. No właśnie, też tak myślałem, tak po ruchach czułem, że jednak arcymistrza nie było tutaj na horyzoncie. Ostatnio ciężko na nich trafić. Więcej punktów muszę robić. Dzięki Andrzeju za punkty. No z kobietą to wiem, że grałem akurat. Tam wyskoczyła po partii później. Komunikat wyskoczył. Jeżeli chcesz mieć, Piotruś, coś tam przy niku, to musisz zasubskrybować kanał. No do zobaczenia, Webster, Murphy. Do zobaczenia. Coś długo się ta partia rozpoczyna, dziewiąta. No jak oddasz mi? No subskrypcje no, na Twitchu są płatne, oczywiście. Nic nie musisz. Nic na siłę. Jak to się mówi, wszystko młotkiem. Tak, tak. No ja wiem, że przerwę jest po 8, tylko że tutaj jest napisane już następna runda rozpocznie się wkrótce. Zwykle po chwili już ta runda startuje. Chwila cierpliwości, chwila cierpliwości. Hikaru zremisował wygraną partię z Żigałką. No, bywa, bywa oczywiście.
Wiele partii w życiu było, gdzie wygrane nie zostały wygrane. Tak, ja wiem, że sprawdzają cheaterów, tam system sprawdza, tylko że napisali. Dobra, nieistotne, czekamy cierpliwie, nic, no to nic nie możemy zrobić. Kto w rodzinie gra w szachy? Znaczy, mój tato gra, ale mój tato tam, no, tam bawił się trochę, jak ja byłem dzieckiem, też do klubu chodził ze mną i ma czwartą kategorię. Więc tak bardzo, bardzo amatorsko, a generalnie wujek i kuzyn grają w szachy, mają po pierwszej kategorii. Wujek chrzestny, tylko że wujek mieszka w Inowrocławiu. No to tam w zasadzie zapoczątkował całą tą przygodę szachową. No dobra, lecimy. Dobra, skupmy się. Nie wiadomo z kim, ale skupmy się. Streamuję co najmniej raz w tygodniu, te Title Tuesday, czasami częściej, jak coś się fajnego trafi, jakaś okazja. Szybko gra mój przeciwnik, B3, C4. Zagrajmy sobie C6 z planem D5, trochę inaczej. Kto nam zabroni? To tak. I C5. Zamknąć tutaj gościa. Podoba mi się ta pozycja. Myślę, że ta pozycja jest dobra dla czarnych. Idę pionem tam do góry, nie będę się czaił. No dobra, też zagram te H6. 5. Z planem przerzutu skoczka tutaj. Można było to zrobić od razu. A4? Co to jest za bzdura bzdur? Gramy tak. On oczywiście wejdzie tu i tu. A to na pewno nie jest dobry ruch. Teraz grozi takie zagranie. Oczywiście tutaj nie można teraz. Zagram tak, żeby zagrać po prostu tutaj F5. Tyle w temacie. No mimo, że kopnąć skoczka. Co? Co w ogóle? Co tu w ogóle ma być? Skoczek wchodzi w pewnym momencie. Dobra, idziemy tutaj. Co on w ogóle gra? Nie mam pojęcia. Broni tu? Chce bronić? O co w ogóle chodzi? No wracam. To jakiś totalny amator. Nie no, wejdę sobie skoczkiem, bo wejść mogę. Tutaj, tu się broni. No dobra, jakiś hetman e7, grajmy proste posunięcia. Skoczka nie mogę puścić. Tutaj teraz będę groził zagraniem e4. Oczywiście on może tak grać tak i mi zbić skoczka na b4, ale to mi nie przeszkadza. Gram po prostu e4. Czy się pobawić z nim można jakimś takim ruchem typu h5, goniec h6, h4. Wyczuwam bardzo słabą grę mojego przeciwnika albo przeciwniczki. No idę, no. Nie, bo ja mówię w ten sposób, bo ja nie wiem, z kim gram, przypominam. Nie wiem, z kim gram, bo zasłoniłem sobie naklejką nazwisko przeciwnika. A teraz tak w ogóle grozi. Tak zagra. To tutaj można kopnąć. Wszystko można tutaj zagrać. No to jest na pewno wygra na czarnych. Już śmiało powiem, że to jest wygra na czarnych. Czyli oczywiście może się wszystko zdarzyć. No właśnie, widzicie, co się dzieje. Tutaj. On chce widełki zrobić. Znaczy, no, wbić muszę. Dwie lekkie za. Nie, no dobra. Easy game. Wziąć piona? No wziąć. Dwie lekkie zawierzę. Luzik z takim skoczkiem.
Dobra. O, wtrąćmy. Zobaczymy, jak się wieża zachowa. Ok, mogę też zagrać tu. No to zagram. On pewnie zagra tak, to ja D3 mu przykurzę. Tu będzie zawsze wisiał pionek. Tutaj sobie wymienimy. Warto grać w szachy, nawet jak masz 80 lat. Oczywiście, że warto. Wiele można fajnych rzeczy zrobić. No to zbieramy piony. Teraz chyba tego wrócę. Tak, tutaj ewentualnie tutaj będę miał też opcję. Tutaj muszę troszeczkę królem się wspomóc. Dobra, B6, żeby nie było niespodzianek. Jakiś goniec E8. No i lecimy pionem. Dobra, mamy to. Partia była w miarę łatwa. A nawet nie wiem, z kim grałem. Nieistotne. Fuh. Jest dobrze. Jest 5,5 punktu. Jeszcze dwie partie. Jeszcze dwie partie. Więc spoko. Jest jeszcze szansa. Dobrze byłoby teraz wygrać przedostatnią rundę i by się grało o rekordzik w następnej. Mój wuj Henryk, nie jest to mój wuj. Znaczy, prawdopodobnie jest to jakaś moja rodzina, ale z mojej strony nikt nie zna oficjalnie pana Henryka Budrewicza. Oczywiście znam się z tym panem, nieraz rozmawiałem i się widziałem z nim na turnieju, ale to nie o tym wujku mówi, że o tym, nie o tym wujku mówię. Mój wujek chrzestny ma na imię Jan i mieszka w Inowrocławiu. Ma pierwszą kategorię. Czy chcę robić IMA? No chcę. A od samego chcenia to się nie robi. Oczywiście. Często pytania te same zadajecie z tym IMM. Znaczy mi to nie przeszkadza oczywiście, ale to nie jest takie proste. W moim wypadku teraz, w aktualnej sytuacji życiowej, rodzinnej, zawodowej i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi. No dobra. Co tutaj jeszcze gra? Ta partia się skończyła. A tu jeszcze mi nie zaktualizowało tam tej rundy. Szkoda. Więc nie podpatrzymy. lat i 2030, ale mówisz o rankingu na żywo czy w internecie? W internecie te rankingi nie są do końca miarodajne. Znaczy trochę na pewno. Jeżeli masz na żywo 2,30 i 14 lat, to nieźle. Całkiem spoko bym powiedział nawet. Całkiem nawet bardzo spoko przy tej inflacji rankingowej. A jeżeli w internecie, no to tak pewnie grasz na jakąś taką drugą kategorię, mi się wydaje. Kiedy realnie będzie IM? No jutro myślę, no. Nie no, ciężko stwierdzić, no bo to trzeba przysiąść, a... Znaczy, trening treningiem, ale trzeba znaleźć czas na te zawody. A to jest jednak trochę trudniejsze. Streamowanie przeszkadza w robieniu kariery? Nie, absolutnie. W realu masz około 1800. No właśnie, czyli tutaj dobrze strzeliłem mniej więcej. Tak, wszędzie inflacja, no właśnie. Ile znam języków? O panie, ile języków ja znam. No troszkę tam, znaczy nie jestem jakimś poliglotą, oczywiście ja mam awersję do języków akurat, ale uczyłem się trochę rosyjskiego, no angielskiego tak jak wszyscy. Niemiecki to tam przygoda w szkole przez rok, kompletnie niemieckiego nie lubię. I tyle w temacie tam. Kiedyś nawet troszkę mi się udawało czytać książki po rosyjsku w taki sposób, może nie super płynny, ale to było w podstawówce, ale mniej więcej rozumiałem. Teraz już trochę, no pozapominałem oczywiście, ale to, no, to do języków to trzeba jednak trochę przysiąść. No, trzeba lubić, tak jak z szachami mi się wydaje, tak? Jak ktoś nie lubi, to nie przysiądzie, no. Żebym ja tak lubił języki jak szachy. Łaciny nie miałem. Zdrastwujcie, tak. Czy mam trenera? Tak, w domu. Ma na imię Magda. Nie, żartuję. Nie mam trenera. Aktualnie. Znaczy nigdy generalnie nie miałem.
jakieś epizody trenerskie, to tak, tam kilka miesięcy ostatnio, rok temu powiedzmy, ale tego nie liczę, no tam trenera za czasów juniorskich to takiego typowego to nie miałem, indywidualnego, długoletniego. 13 lat i 2300 plus, bardzo ładny wynik oczywiście. Za chwilę się rozpocznie runda numer 9, 10 przepraszam. Tak, mam sędziego drugiej klasy, ale nie praktykuję, jakoś mnie sędziowanie nie rajcuje. Ile mam FIDE? Troszkę mi teraz spadło, 2182. Najwięcej było 2374. Jak miałem lat, właśnie aż wstyd, 19. Lecimy, moi drodzy, runda przedostatnia. Ważna runda, bo chciałbym tutaj osiągnąć to, co bym chciał. F5. Spróbujemy pułapkę zasadzić na przeciwnika. No ale jak ktoś gra Holenderkę, to zagra tutaj D5 na pewno. Ale ten ruch nie przeszkadza w niczym. Takie wyprowadzanie kulturalnie figur. No to hop. Alleluja i do przodu. No i przeciwnik robi to samo. Słusznie. Dlaczego nie zagram tutaj? Jakiś G5 bym dostał pewnie. Tutaj wyczuwam zawodnika, który gra w szachy całkiem. Tak myślałem właśnie, że tak pójdzie. Dobra. B3. Przytrzymamy tutaj gościa. Jakaś wieża D8, hetman tutaj. Okej. No rabionkiem. Na G5 uważać. Mój goniec troszkę nie gra. Ale w zanadrzu chcę C5 zagrać. Chyba czarne stoją tutaj przyjemniej. A tutaj są jakieś pułapki. No właśnie. Zagrajmy tak. Sprytnie. Tutaj, żeby zagrać wieża D1. To oczywiście mogę przegonić tego paskudę i spróbować wymienić jedną wieżę. Będzie H6, tutaj pionki mogą na mnie iść. A, niech idą. Tu się... Aja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 j. Podstawiłem, moi drodzy. Tu mat grozi. Ale podstawka. Tragedia. Masakra. Proste rzeczy. No jest to wtopka, oczywiście. Szkoda. Oczywiście nie poddam się jeszcze, ale jest to wtopka.
Jest dosyć sucha pozycja, więc ratunek ciężko. Co ja mogę zrobić w tej sytuacji? G4 jakieś może jeszcze szalone. O! Przeciwnik oddaje figurę. To jest jakaś moja nadzieja na cokolwiek w tej sytuacji. To jest jeszcze moja nadzieja, moi drodzy. Tutaj wisi, więc muszę zagrać. Aha. Pasywnie muszę pograć. Moja wieża nie ma gry, ale to jest jakaś nadzieja. Przeciwnik nie wytrzymał. Mam mniej czasu. F4 jest dobre. Może nie, bo zbije i wieża mi się uaktywni. To może. Jak to w pionach wygląda? 2, 4, 5, 2, 4, 5. Porówno w pionkach. Chodzi o to, żeby wieży nie wpuścić. Przeciwnik oczywiście ma lepszą sytuację. Zdecydowanie. Tutaj Carlsen to sobie daje radę. Bez dwóch zdań. Tak, spróbujemy. Ojejku. Koniec też. Pewnie pionkówka przegrana. A, jeszcze mi tutaj pionka wziął. No tak. No to tutaj w ogóle beznadziejnie. Tu. No, wtopa. Żeby nie miał szacha. Szkoda. Szkoda tej partii. Jakiś silny zawodnik musiał być, bo widzę, że przegrana to minus 4 tylko. Szkoda. No dobra, powalczymy o 6,5. Przypominam też, że czwartej rundy nie zagrałem. Może to miałoby jakieś znaczenie. Szkoda tej partii. Ja sobie zerknę na silnik, bo przeciwnik grał dosyć równo, znaczy dosyć symetrycznie. A no, szkoda, tych emocji nie będzie do końca jednak w ostatniej rundzie. Znaczy chodziło mi tylko o rekord. No ale ta pozycja jest taka spoko chyba. C5 teraz? Chwila, tu. C5. Wow, jaki ładny ruch, nie zauważyłem. Chodzi o to, że jak zagramy C5 i hetman wybije, to jest wieża C1 i tam uderzamy w pionka i mamy aktywność, a skoczek tutaj i tak stoi źle. GM tutaj grał, ok. Dzięki za podpowiedź. No tak czułem, że troszeczkę gra lepiej niż inni w poprzednich partiach, no ale to nie przeszkadza. No dobra, tutaj jakbym się trochę pogubił, tutaj błąd popełniłem. Od razu hetman G6 mógł zagrać. Nie był to jakiś taki GM, jak widać, najlepszy. Popełniłem błąd, tak. Tutaj trzeba było grać oczywiście wieżą i próbować wymieniać. Nie wiem dlaczego. W każdym razie tutaj jeszcze, wiecie, była gra, nie? Czy gra? Przeciwnik oddał skoczka, bo nie widział jakiejś opcji. Nie musiał tego robić, no ale oddał. Co ja tutaj pochrzaniłem? No tak. Tu i tak jest ciężka sytuacja. Aha, teraz tak trzeba było spróbować wymieniać. A tu wie, po wymianie goniec bije, wieża wchodzi na D2, aktywność łapie bardzo mocną. No to i tak, nie, to jest tak przegrana pozycja czarnymi. Z czystym sumieniem. No dobrze, no trudno się mówi. I będziemy grać dalej. No tak. No dobra, powalczmy o te 6,5. Następna runda, zaraz za chwilę się zaczyna. Takie 6,5 punkta to byłoby fajnie zdobywać. Znaczy 5,5, zobaczcie, już jest tak w miarę regularnie, więc to jest takie 50%. 6,5 zawsze fajne i tak
tego punkcika, potem będzie brakować do rekordu. No jeszcze będziemy walczyć, no. W tym roku mam nadzieję pobić rekord jeszcze, no bo nie wyobrażam sobie inaczej. A Siergiej Żygałko 9 na 10, ładnie idzie. Czym Andrzeju? Off topic? Potem przeczytam na spokojnie. Dobra, ostatnia runda. A może sycylijską? Potrenujemy sobie wariant Najdorfa. Nie będzie wariantu Najdorfa. No, E5 jakieś takie. Myślę, że względnie logiczne ruchy. No białe mają dużo swobody w tej sytuacji, to na pewno. Poszukamy jakiejś kontry. O! Skoczek na D4. Dał mi przeciwnik wejść tutaj sobie skoczkiem. I teraz... No tak chyba zagrać trzeba, no nie ma wyjścia. To wszystkie znaki na niebie wskazują, że trzeba grać B5 i otwierać pozycję. Wieża stoi, skoczek, goniec też na diagonali. Trzeba otwierać, kontrować. No to ciekawy ruch. Ten ruch mi się podoba. Chyba muszę zbić gońcem. No gońcem chyba muszę zbić. Okej. Przerzućmy skoczkę. Ja tego skoczka oddam chętnie i sobie wprowadzę gońca na F6. Sprytnie, sprytnie gra przeciwnik. Nie wpuszcza mnie, ale to mi nie przeszkadza. Jakoś spróbujemy sztuczek z tamtej strony. Skoczek na C4, na A4. Tutaj gońca zawsze mogę... O, tu goniec na G5. No tak, tu już mi się zaczyna podobać ta poza. Para gońców tutaj nie jest aż taka silna, jak widać. Skoczek bardzo ładnie pola zajmuje. C4, A4. Okay. Jak będzie G3, to sobie zagramy później H5, końca sobie schowamy. No dobra. Hop. Hop. Wymieniasz. W porządku. Jak wymieniasz, to wymieniasz. I wolna linia jest moja. To nawet wieżę chętnie wymienia. Tutaj skoczek jest silniejszy. Wprawdzie pionki są na białych polach, ale widzimy, że nie ma żadnego przełomu, więc tutaj na pewno białe są lepsze. Wolna linia przede wszystkim robi robotę w tej sytuacji. Te pionki są ważniejsze przy tym gońcu białopolowym. No dobra, spróbujemy wymienić na C1. On nie wymieni prawdopodobnie. Mogę pionka skosić za darmo. Ja go wezmę. Wezmę piona. Chcę kontrować. On chce kontrować. To mamy skoczek C4.
Myślę, że tutaj co tak będzie chciał grać. Aha, tak będzie chciał grać skubaniutki. Tak sobie to obmyśliłeś. Nie powiem, nie najgorzej. Hetman F3. Goniec na G2, hetman D3. Hop. Może jakiś taki ruch na razie. Hetman D4 łapie dobre pole. No i teraz jakoś spróbować ze związania. Z pionek więcej, jest dobrze, jest przewaga. Zejść wieżą tu i spróbować hetmanem wymienić. Nie, nie można, bo będzie strzał na C4. Oj, na taktykę muszę bardzo uważać. Myślę, że. Myślę, że tak. Dobra. Uderzymy wieżę B8. Z planem A5 ewentualnie. No dobra, może inne plany zastosujemy. Może tędy. Dlaczego by nie? Królem sobie zejdziemy. Po co ja mam mu otwierać tę pozycję? Dobra, otworzę to. Nieco ryzykownie pograłem. Ale czasami trzeba. Jak to rozgrywać dalej? Ktoś mi podpowie, może tak. Trochę na czas trzeba patrzeć. Nie widzę koncepcji, jak to rozgrywać tutaj. O, tutaj mogę, bo będę atakował gońca. O, red. Nie robi się ciekawie, słuchajcie. Robi się fatalnie. W ogóle jaka kontra? Nie ma kontry. Szach. Nie, nic nie widzę. Bronię się. Dobra, tu jest dobrze już. Co tu się wyprawiało? I nadal się wyprawia. Jak daje przeciwnikowi szansę. Czas mu spadł. No całe szczęście, ale widzicie, ciężko realizować pozycję wygraną. Dobra, jest 6,5, jest dobrze. Jest dobrze, moi drodzy. 6,5, Title Tuesday. No w zasadzie jednej rundy nie grałem, więc 6,5 na 10 sobie mogę zaliczyć. No a co tam? Dużo błędów przeoczone, wygrane. Nie chcę mi się nawet na to patrzeć w dzisiejszą grę, ale jest okej. Okay, no myślę, że się dobrze bawiliście. Ja również tutaj się bawiłem dobrze po tej wpadce, że tam się rozłączyło. Okej, okay, jest dobrze. Siergiej Żigałko wygrywa turniej. Pięknie.
Gratulacje.